Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Od Zera do Drivera. Dzisiaj, słuchajcie, opowiem Wam, co to znaczy tak naprawdę skleić i napiąć dyfry. Zapraszam do odcinka. Komenda skleić w nomenklaturze rajdowej to jest to, że w danym zakręcie jest bardzo przyczepnie. Możemy opisać jako, że na przykład, nie wiem, prawy trójkowy zakręt klei, albo to, że na przykład, nie wiem, w danej sekwencji klei, czyli to jest informacja dla Ciebie, podyktowana przez pilota, że w danej partii zakrętu, czy prostej, czy jakiejkolwiek po prostu sekwencji odcinka, po którym jedziesz bardzo szybko, jest bardzo przyczepnie. Na torach, czy też odcinkach specjalnych, są takie fragmenty drogi, na których jest bardzo ślisko, a na których jest naprawdę bardzo przyczepnie. Na tym torze akurat, powiedzmy, nie występują takie różnice pomiędzy tym, że na jednym zakręcie jest bardzo ślisko, a na drugim, że tak powiem, idealnie jest przyczepnie i klei, prawda? Więc czasami jest tak, że jak czujesz, jadąc po, powiedzmy, nie wiem, któryś raz te same okrążenie, to widząc, powiedzmy, nie wiem, że samochód w tym zakręcie lepszą ma trakcję, to możesz sobie tak to nazwać, że powiedzmy, nie wiem, prawy trójkowy, prawy trzy, klei. I to jest właśnie informacja dla Ciebie, żebyś następnym razem, jeżeli będziesz jechał po innym, powiedzmy, nie wiem, torze czy odcinku specjalnym, dał taki komunikat dla swojego pilota, mówiąc w prawy trzy czy prawy cztery, klei. To Ty będziesz wiedział, że śmiało możesz ten zakręt przejechać pewniej przede wszystkim. Przejdźmy do tak zwanej komendy napnij dyfry. Co to znaczy? Słuchajcie, to jest nic innego jak delikatnie przytrzymując sprzęgło, tak żeby się nie uślizgiwało, tak żebyśmy już chcieli jakby ruszyć, ale żebyśmy jeszcze stali w gotowości, czekając na sygnał startu. Czyli powiedzmy, jak jest 5, 4, 3, 2, to my musimy po prostu napiąć te dyfry, czyli delikatnie jakby ruszyć, ale nie, oczywiście nie przekraczając linii startu, czy też fotokomórki. To wygląda w ten sposób, no ja staram się Wam to pokazać. Samochód tak przysiada, jak mamy troszkę zdecydowanie większe zawieszenie, to widać, jak te samochody przysiadają, jak po prostu starają się złapać ten grip, tą nawierzchnię. Zwykle to się robi tak, że zaciągamy ręczny, delikatnie puszczamy te sprzęgło, delikatnie i na takim już prawie, ale nie do końca ślizgającym się sprzęgle staramy się, nie wiem, sekundę, dwie utrzymać to i ruszyć, żeby nie było takiego tąpnięcia, chrząknięcia, bo tak powiem Wam szczerze, że to jest główną czasami awarią, przede wszystkim w autach czteronapędowych, jeżeli chodzi o półoś czy też skrzynię biegów. I tak to właśnie wygląda. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku Od Zera do Drivera to już wszystko. Jeżeli macie jakieś pytania, czy chcecie się czegoś dowiedzieć, piszcie w komentarzu. Na pewno chętnie Wam na te pytania odpowiem. Tymczasem strzała, cześć. Pamiętajcie, wpadajcie na Instagram. No i oczywiście mile widziany subskryber i lajker. Strzała, cześć.